Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z tutorialem do tego oto makijażu, który właśnie możecie widzieć na moich oczach. Jakiś czas temu wrzucałam go jako taki mój makijaż, w którym testowałam właśnie moje nowości i pomyślałam sobie właśnie, że pokażę Wam w sumie to, jak odtworzyć ten makijaż, ponieważ uważam, że produkty, których użyłam, są naprawdę warte polecenia, godne polecenia, warte kupienia. I pomyślałam sobie, że być może ten makijaż właśnie skłoni Was do tego, żebyście sobie zakupiły może niektóre z tych produktów. Więc jeżeli jesteście zainteresowane, jakimi produktami wykonałam ten makijaż oraz w jaki sposób, to zachęcam Was serdecznie do dalszego oglądania. Przechodzę do nałożenia bazy z Rimmela. Jest to baza Lasting Finish i ją nakładam sobie na całą twarz. Zaczynamy od cieni. I jako bazy użyję korektora z Kobo. Rozcierać będę go gąbeczką typu Beauty Blender. Teraz przejdę do zmatowienia obszaru pod łukiem brwiowym i wykonam to. Będziemy tutaj używać paru nowości, bo nie będę robiła chyba osobnego filmiku takiego zbiorczego o tych wszystkich rzeczach, więc pokażę Wam to właśnie tutaj w tym filmiku. Pierwszym takim cieniem bazowym, który my sobie zmatowimy łuk brwiowy, to będzie cień w kolorze Dove i to będzie cień z paletki właśnie mojej najnowszej. Jest to paletka Beyond Flawless z firmy Makeup Revolution. I nakładam ten cień pędzelkiem z mojego najnowszego zestawu pędzli Sunshade Minerals, który oczywiście nie ma numeru, jak to w tej firmie. Z tej samej paletki właśnie od Makeup Revolution przechodzimy sobie powoli do cieniowania miejsca załamania. Będziemy te miejsce cieniować w taki charakterystyczny sposób. To się nazywa cut crease, to znaczy odcinamy sobie tutaj dokładnie te miejsce w taki sposób, gdzie przebiega nasze załamanie i będziemy właśnie za chwileczkę tutaj w taki sposób cieniować. Będziemy to wykonywać takim bardzo precyzyjnym pędzelkiem. Jest to pędzelek również od Sunshade Minerals. Do takiego puchatego pędzelka i będziemy sobie rozcierać tutaj powyżej. Tylko i wyłącznie będziemy rozcierać ten cień w górę. I przechodzimy do troszeczkę ciemniejszego koloru i jest to taki bardziej czekoladowy kolor i jest to paletka The Nudes od Maybelline i jest to ten kolor. Teraz kolejnej paletki, która jest nowością, jest to paletka o nazwie Eyes Like Angels i będę aplikowała na cały obszar powieki ruchomej. Taki makijaż, w którym niestety albo istety musimy wykazać się odrobinę precyzją, dlatego że tutaj te kolory muszą się ze sobą ładnie przechodzić, ale jednak, żeby jakby sens tego makijażu był utrzymany, to musimy pilnować tych pewnych krawędzi i właśnie tutaj to jest taka krawędź newralgiczna. I od razu, jak już jesteśmy przy tym cieniu, to również takim precyzyjnym pędzelkiem również od razu zaznaczamy sobie dolną linię rzęs. I ostatni etap to będzie nałożenie takiego złotego cienia. I takimi ruchami wklepującymi aplikuję ten cień. No i teraz przechodzę do wypełnienia brwi. Jest osobny filmik o brwiach, więc nie będziemy na to tracić czasu. czarnym eyelinerem i użyję do tego pędzelka wspaniałego z Sunshade Minerals oczywiście. Kolejnym krokiem będzie przyklejenie przeze mnie sztucznych rzęs. Jak widzicie, klej ten sobie stopniowo znika. Ja teraz w międzyczasie, kiedy ten klej wysycha, przejdę do tego, żeby w końcu nałożyć sobie podkład na twarz. I jest to podkład L'Oreal Infallible. Ja akurat właśnie się zastanawiam nad tym, który odcień wybrać, ale wydaje mi się, że sobie chyba te dwa odcienie w ogóle zmieszam ze sobą, słuchajcie. I będę nakładała kolor 140 i kolor 150 i będę je nakładała gąbeczką typu Beauty Blender. Użyję korektora z L'Oreal Too Much. Teraz obszar pod oczami zmatowię sobie pudrem z Rimmel Stay Matte, a resztę twarzy zmatowię pudrem z Paezę. Twarz wykonturuję bronzerem z firmy W7, jest to bronzer Honolulu. Teraz kolejną rzeczą, którą nałożę, będzie rozświetlacz Mary Lou Manizer. No i co, kochani, tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że filmik okazał się dla Was przydatny, że być może niektóre z tych produktów, które Wam zaprezentowałam, przekonały Was do tego, żebyście sobie je po prostu zakupiły. Więc jeżeli ten makijaż przypadł Wam do gustu i podobał Wam się ten tutorial, to zachęcam do klikania kciuków w górę, a dziś już Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście to uczynili, bo dzięki temu będziecie mogli być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Trzymajcie się, pa!